Witam Was serdecznie z biblioteki przy ulicy Redutowej w czwartek, 25 czerwca, na naszym wspólnym czytaniu. Dzisiaj przygotowałam dla Was wiersze. Dawno nie było tutaj wierszy, dlatego dzisiaj dwa. Autorki, która może być Wam znana z naszej biblioteki, mamy jej książki, nazywa się ona Danuta Wawiłow. Przeczytam dwa wiersze z książki pod tytułem Wierszykarnia. Ta książka jest u nas dostępna, więc jeśli spodobają Wam się te wiersze, zapraszam Was do odwiedzenia naszej biblioteki w celu wypożyczenia tej książki. Zatem zaczynamy. Spacerek. Wieczór błękitną chmurką sfrunął na moje biurko. Rzucę do kąta pracę, pójdę na spacer z córką. A córka jak to córka, zbiera gołębie piórka, trzyma mnie mocno za rękę, śpiewa wesołą piosenkę. I razem sobie zmyślamy różne bajeczki i bzdurki, córka dla swojej mamy, mama dla swojej córki. Mrugają do nas reklamy, w liściach szeleści wiaterek i szepce córka do mamy, ach, jaki cudny spacerek. A księżyc strzyże uszami i słucha nas po kryjomu i biegnie, biegnie za nami aż do samego domu. I teraz drugi wiersz pod tytułem Róża. To było lato. Padał deszcz i były niebieskie kałuże. Jedna pani przy straganie dała mi jabłko i róże. Ja sobie szedłem przez ten deszcz pod niebem, co się różowi. Jabłko zjadłem, a te róże zaniosłem Mickiewiczowi. A Mickiewicz nawet nie wiedział, że pada deszcz. W mokrej, kamiennej pelerynie patrzył na okna w czerwonym winie i myślał wiersz. To też takie małe zadanie dla Was. Padło tutaj nazwisko Mickiewicz. Możecie zapytać swoich rodziców, kto to był ten Mickiewicz. Podpowiem, miał na imię Adam i był bardzo ważną postacią w literaturze polskiej. W ten sposób też poszerzycie swoją wiedzę, będziecie wiedzieć coś więcej. Jest przepiękna pogoda. My tutaj razem z Liskiem siedzimy sobie w pomieszczeniu. Okno mamy troszkę przymknięte, ale czujemy, że jest bardzo, bardzo ciepło na dworzu. Dlatego jeszcze z racji, że jutro jest zakończenie roku szkolnego, to życzymy Wam udanego tego jutrzejszego dnia. Jeśli macie zakończenia roku online, a z tego co się orientuję, to właśnie tak niektóre szkoły rozwiązały tę sytuację, no to życzę, żeby to było takie przyjemne spotkanie gdzieś w zaciszu domu. No i rozpoczynają się za chwilę wakacje. My będziemy się nadal tutaj spotykać na naszym kanale, ale już teraz być może wyjeżdżacie, nie będziecie oglądać filmików, dlatego życzymy Wam udanych, beztroskich i spokojnych oraz zdrowych wakacji, żebyście wrócili w nowym roku i do biblioteki, i do swoich obowiązków szkolnych albo przedszkolnych. Pozdrawiamy Was razem z Liskiem, razem z całą naszą tutaj ekipą z Redutowej i zapraszamy nadal do wypożyczania książek. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.